Stonehenge czy piramidy egipskie wydają się bardzo stare. W latach 90. w Turcji odnaleziono jednak ruiny Göbekli Tepe. To najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka, a zostało datowane nawet na 9500 rok przed naszą erą. Archeolodzy odkryli tam kamienne słupy w kształcie litery T. Całe miejsce po wielu latach zostało celowo wypełnione i zakopane. Göbekli Tepe wywróciło nasz pogląd na historię ludzkości. Jak zaznaczał archeolog Klaus Schmidt, to miejsce, w którym Homo sapiens przeszedł od zrywania owoców z drzewa do charówki i siewu na ziemi. Do tej pory archeolodzy odkopali jedynie 5% całego terenu Göbekli Tepe. W ostatnich latach niedaleko Göbekli Tepe odnaleziono jednak siostrzane stanowisko, znane jako Karahan Tepe. Zerknijmy zatem bliżej na to enigmatyczne miejsce. Karahan Tepe znajduje się 46 km na wschód od Göbekli Tepe. Choć Karahan Tepe został odkryty w 1997 roku, to szczegółowe prace wykopaliskowe rozpoczęły się dopiero kilka lat temu. Neczmi Karol, profesor archeologii odpowiedzialny za wykopaliska, wstępnie datuje Karahan Tepe na aż 11500 rok przed naszą erą. To czyniłoby to miejsce aż o 2000 lat starsze niż Göbekli Tepe. W Karahan Tepe odkopano wiele interesujących rzeczy. Obeliski, słupy w kształcie litery T, antropomorficzne przedstawienia ludzi, komnaty czy ołtarze. Wszystko to powstało w czasach jeszcze przed rolnictwem. Czasach, o których kiedyś myśleliśmy, że ludzka zaawansowana kultura jest po prostu niemożliwa. W końcu społeczność zbieracko-łowiecka, jaskiniowcy z krzemiennymi grotami strzał, bez regularnych dostaw zboża, bez regularnego mięsa, nie powinni budować takich monumentalnych miejsc. Jak czytamy w artykule na stronie Spectator, praktycznie wszystko, co możemy teraz zobaczyć na temat Karahan Tepe, zostało odkopane przez ostatnie 2 lata. Biorąc pod uwagę wiek, złożoność, wyrafinowanie, także wiele siostrzanych miejsc odkopanych obecnie na równinach Haran, łącznie znanych jako Tas Tepeler. Te rzeźbione skały stanowią prawdopodobnie być może największe odkrycie archeologiczne w historii ludzkości. Autor artykułu Spectator zaznacza, że twórcy Karahan Tepe byli, jak się wciąż wydaje, społecznością zbieracko-łowiecką, ale jednak o niepokojącym wyrafinowaniu. Karahan Tepe to bardzo ciekawe miejsce. Jak na razie archeolodzy byli w stanie odnaleźć dziesiątki słupów w kształcie litery T, podobnych do tych z Göbekli Tepe. Większość z nich w dalszym ciągu jest zakopana pod ziemią, wystają jedynie górne fragmenty. W Karahan Tepe odkopano w całości jedno miejsce wyglądające na otwartą komnatę. Znajduje się tam 11 wysokich na 2,5 metra słupów, wyrzeźbionych z podłoża skalnego. Te słupy nie są jednak w kształcie litery T. Archeolodzy określają je jako obiekty przedstawiające męskie narządy płciowe. Na 11 słupów z góry spogląda wyrzeźbiona głowa dziwnej postaci. Osobliwa głowa, również wykuta ze skały, spogląda na faliczne totemy. Naturalnie nie ma żadnych informacji na temat tego, kogo właściwie ta głowa miałaby przedstawiać. Czy jest to wizerunek jednego z twórców Karahan Tepe? Czy jest to przedstawienie jakiegoś rodzaju kapłana czy szamana, odpowiedzialnego za odprawianie tutaj rytuałów religijnych? A może przedstawienie jakiegoś boga, w którego wierzyła ta tajemnicza społeczność? Wyraz kamiennej głowy jest smętny aż do grymasu. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawe przedstawienie. Archeolodzy podejrzewają, że komnata mogła mieć jakieś znaczenie religijne. Być może odprawiali tutaj jakieś skomplikowane rytuały. Zdaniem archeologów komnata mogła być w połowie zalana jakiegoś rodzaju płynami. Neczmi Karol zwraca uwagę, że całe stanowisko Karahan Tepe jest oszałamiająco rozległe. Jak wskazuje, do tej pory udało im się odkopać zaledwie 1% całego terenu. Mimo tego, to co udało im się już odkopać robi piorunujące wrażenie. Tak jak wspominałem, na całym wzgórzu odnajdujemy mnóstwo słupów w kształcie litery T. Niektóre zostały odkopane, jednak znacznie więcej w dalszym ciągu znajduje się pod ziemią. Neczmi Karol wskazuje, że słupy w kształcie litery T rozciągają się we wszystkie strony.
Niektóre wydają się zgrupowane po dwa obok siebie, inne są umiejscowione tak jakby stanowiły jakąś aleję i jeszcze inne samotnie wystają nad ziemią. W Karahantepe może być setki tego typu słupów czekających na wykopanie. Całe miejsce jest po prostu ogromne. Jak pamiętamy, twórcy Göbekli Tepe w pewnym momencie celowo zakopali swoje budowle. Pod tym względem archeolog Klaus Schmidt miał rację. Po tym jak po raz pierwszy zaproponował, że Göbekli Tepe zostało celowo zasypane gruzem, celowo pogrzebane przez własnych twórców, narastał sprzeciw sceptycyzmu. Niektórzy naukowcy sugerowali, że pozorne zasypanie było jedynie wynikiem tysięcy lat przypadkowej erozji, deszczu i rzek mających gruz między megalitami, stopniowo je zakrywając. Dlaczego bowiem jakakolwiek społeczność religijna miałaby grzebać własne konstrukcje, których wybudowanie musiało zająć dziesięciolecia? A jednak Karahantepe wyraźnie pokazuje, że to miejsce również zostało starannie zakopane. Naturalnie jak na razie nie wiadomo, czy twórcy Karahantepe mogli opracować pismo. Jak wiemy, pismo powstało tysiące lat później. Neczmi Karol przyznaje, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Jak na razie nie ma na to żadnych dowodów. Czy budowali misterne miejsce, komnaty kultowe, słupy, rzeźby, kanały wodne, bez ówcześnie spisanych planów? Karahantepe jest osnutym rokiem tajemnicy. Kim właściwie byli ci ludzie, którzy w pewnym momencie postanowili zbudować te wszystkie struktury? I z jakiego powodu ostatecznie postanowili wszystko starannie zasypać? Czyżby chcieli zachować swoją kulturę dla przyszłych pokoleń? Na stronie Spectator czytamy, że archeolodzy w południowo-wschodniej Turcji w tej chwili wykopują osobliwą, wielką, artystycznie spójną, dziwną, dotychczas nieznaną dla nas społeczność, która została pochowana w Mezopotamii od ponad 10 tysięcy lat. Społeczność, cywilizację, kulturę nadzwyczaj rozwinięto jak na tamte odległe czasy. Jak wiemy, w Göbekli Tepe brakowało szczegółowych przedstawień ludzi, z wyjątkiem kilku szligurek i samych słupów w kształcie litery T, które wydają się być stylizowanymi inwokacjami mężczyzn, których ramiona są nachylone. W Karahantepe odnaleziono jednak wiele przedstawień ludzi. Pamiętajmy, że te kamienne rzeźby pochodzą sprzed około 13 tysięcy lat. Na niektórych z nich postaci mają bardzo ciekawe cechy, jakby dłuższe nosy czy wydłużone czaszki. W Karahantepe odnaleziono przedstawienia ludzi, nad którymi znajdują się zwierzęta, np. lampart. Istnieją także przedstawienia postaci z rękami ułożonymi tak jak w Göbekli Tepe. Co ciekawe, istnieje pewna kontrowersja dotycząca niektórych rzeźb. Jeden kamienny fryz przedstawia postaci ludzi i zwierząt, jak czytamy Spectator. Pośrodku fryzu drobna postać ściskająca swoje przyrodzenie. Obok niego, zagrożony przez tura, stoi inny człowiek. Ma 6 palców. Przez dłuższą chwilę w milczeniu wpatrujemy się w rzeźby. Zdaję sobie sprawę, że poza kilkoma rolnikami jesteśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy to widzieli od końca epoki lodowcowej. W innym fragmencie czytamy. Kolejną niepokojącą osobliwością jest ciekawa liczba rzeźb przedstawiających ludzi z 6 palcami. Czy to tylko symbolika, czy rzeczywista deformacja? Może znak obcego plemienia? Więcej pytań niż odpowiedzi. Oczywiście łatwo byłoby przyznać, że skoro kamienne postaci mają po 6 palców, to w takim razie przedstawiają inny gatunek człowieka, czy nawet przybyszów z kosmosu. Jak jednak wiemy, nawet dziś wielu ludzi posiada po 6 palców. Coś takiego jest nazywane polidaktylią. Jest to wrodzona wada polegająca na obecności dodatkowego palca bądź palców. W świecie starożytnym istnieją przedstawienia takich postaci. Być może zatem są to jednostki posiadające taką wrodzoną wadę. Co jednak ciekawe, jeden słup z Karahantepe przedstawia antropomorficzną postać z nawet 8 palcami u każdej ręki. I znów, czy to jedynie podwójne przedstawienie każdej dłoni bez kciuka, na co składałoby się 8 palców? Czy też może jednak widzimy to, co widzimy i jest to przedstawienie 8 palców u każdej ręki? Dodatkowe palce są niewątpliwie intrygujące. Tak jak wskazywał Neczmi Karol, do tej pory odkopano jedynie 1% Karahantepe. Odkrycie wszystkich sekretów tego miejsca zajmie prawdopodobnie wiele lat. Miejmy nadzieję, że kiedyś dowiemy się więcej o enigmatycznych twórcach Karahantepe.
Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.